Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Spotykamy się w Warszawie, tu w pięknym budynku Officio Primo na 8 gali Polskiej Rady Biznesu. W roku bardzo dla Polski wyjątkowym. 30 lat udanej transformacji, 20 lat w strukturach NATO, no i 15 w Unii Europejskiej. To niewątpliwie najlepszy czas dla Polski i dla biznesu. To prawda i co ciekawe, w tym roku obchodzimy też 50. rocznicę lądowania na Księżycu. A mówię o tym, bo w 1989 roku nasza droga do NATO i Unii Europejskiej mogła się wydawać o wiele dłuższa i bardziej skomplikowana niż droga na Księżyc. I bardzo się cieszymy, że te najlepsze dla Polski lata dzisiaj świętujemy w gronie ludzi, którym tak wiele na tej drodze w dobrą stronę zawdzięczamy. Witamy prezydenta Lecha Wałęsę. Witamy, panie prezydencie. Witamy premierów Leszka Balcerowicza, Jana Krzysztofa Bieleckiego i Waldemara Pawlaka. Witamy przedstawicieli Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego i prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Jest nam bardzo miło również powiedzieć dobry wieczór wszystkim najzdolniejszym polskim przedsiębiorcom, ludziom z wizją i z pasją, którzy budując własny biznes, zbudowali nową, lepszą Polskę. No i oczywiście Państwa, naszych widzów, którzy na pewno mieli w tym także swój udział, nierzadko zakładając i rozwijając swoje własne biznesy już w 1989 roku. Są łatwiejsze dni i dni trudniejsze, ale generalnie to jest najlepsze polskie 30-lecie od bardzo wielu stuleci. I to jest moment, żeby to świętować. Rok 89 był nadzieją na normalność. Bo oto otworzył się mityczny Zachód. Będziemy członkiem wielkiego braterstwa cywilizowanych narodów. Miałem 22 lata, wyszedłem z redakcji tygodnika Na Przełaj. Zobaczyłem w sklepie polędwicę sopocką bez kartek. Taka długa, pachnąca, to było coś nieprawdopodobnego. Nikt, kto wtedy nie był człowiekiem dorosłym, nie odczuł dotkliwości systemu, który był przedtem, tego nie doceni. To może był palec Boży, to może było diabelskie szczęście. Na pewno to było dzieło nas, Polaków. Wyzwolił w nas tę przedsiębiorczość, która była w Polsce przysłowiowa, ale nierealizowana. Bym bardzo chciała ludziom, którzy w tamtych latach otwierali szczęki, handlowali na bazarach, jeździli do Turcji po dżinsy i robili różne inne rzeczy, żebyśmy dzisiaj powiedzieli im dziękuję. Marzenie stają się rzeczywistością. Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie. 30 lat polskiej wolności to jest czas nienotowanej prosperity. To jest niezwykły czas, który daje możliwość ekspansji polskiej sztuki i kultury na rynki zagraniczne. I dla nas jako sportowców także przemieszczania się i zwiedzania innych miejsc, trenowania w innych miejscach. Na 30-lecie tego czasu bym życzył Polakom, żeby nie wierzyli tak bardzo w to, co jest czarne i w to, co jest białe. Powinniśmy doceniać każdego dnia to, co mamy i szukać nowych wyzwań, no bo to jest podstawa. Usuwanie granic, przeszkód, szukanie porozumienia, budowanie razem dobra wspólnego, no to jest w końcu tak właściwie w założeniu chrześcijańskim, że to jest na granicy oczywistości. Trzydzieści lat wspaniałej historii, 20 lat w NATO, 15 lat w Unii Europejskiej i prezes zarządu Polskiej Rady Biznesu, Jacek Szwajcowski. Należę do szczęśliwego pokolenia. 30 lat temu skończyłem studia, a po historycznych obradach Okrągłego Stołu założyłem swoją pierwszą firmę. Z jednej strony pamiętam więc smutną PRL-owską rzeczywistość, a z drugiej strony z dumą patrzę i podziwiam nasz kraj 30 lat później. Wszystko dzięki cudowi historii, który się wydarzył. Dzięki udanej transformacji, a potem wejściu Polski do Unii Europejskiej. Nasza firma działa w sektorze ochrony zdrowia. Zdrowie jest jednym z najbardziej niedocenianych darów.
Zazwyczaj zaczynamy się o nie troszczyć, kiedy jest już za późno. A przecież dużo łatwiej jest zapobiegać niż leczyć, bo leczenie bywa kosztowne, długotrwałe, a czasami jest po prostu nieskuteczne. Unia Europejska jest jak zdrowie. Niedoceniane, kiedy dobrze służy, trudne do odzyskania, kiedy się je straci wskutek zaniedbania. A powinniśmy o nie dbać, stosować profilaktykę, szanować, wzmacniać. A powinniśmy o nią dbać, o naszą europejską wspólnotę. Bo jesteśmy silni, razem. To już 15 lat, kiedy Polacy są częścią Unii Europejskiej. A to dopiero 15 lat. Dziękuję bardzo. Wstąpienie do Unii Europejskiej było ze względów politycznych wielkim osiągnięciem. Spełniło się moje marzenie. Nareszcie mogę jako Polka czuć się na równi z każdym innym obywatelem innego państwa. Dla mnie wejście do Unii Europejskiej zmieniło bardzo wiele. Przede wszystkim skorzystałam z dwóch programów stypendialnych. Mieszkałam we Francji, w Czechach. Nauczyłam się języków. Mogę teraz myśleć o swojej pracy, o swojej przyszłości i rodzinie, nie tylko w kontekście Polski, ale w kontekście Europy. I myślę, że to samo mogą robić wszyscy młodzi ludzie. Przeprowadziliśmy się tutaj, bo chcieliśmy uciec od miasta. Pojawiły się kozy, pojawiły się konie. Dzięki środkom unijnym coraz bardziej rozwijamy działalność agroturystyczną, rozwijamy działalność rolniczą, a niebawem utworzymy serowarnię. Środki unijne to były podwaliny własnego biznesu. Jest to internetowa księgarnia służąca do czytania e-booków, słuchania audiobooków. Dzisiaj możemy z odwagą dążyć do wprowadzenia naszych akcji na giełdę papierów wartościowych, a zaczynaliśmy jako startup. Gdyby nie Unia Europejska, zapewne tkwiłabym w jednej z dużych kancelarii i bardzo, bardzo żałowałabym, że nie mam czasu, który mogłabym spędzać ze swoimi córkami i nie byłabym obecnie właścicielką dwóch świetnie prosperujących przedszkoli, myślącą o założeniu dwóch kolejnych. Chciałabym, żeby każdy kraj umiał pamiętać o tym, że jesteśmy bardzo silni razem. Jesteśmy silni razem, niech te słowa towarzyszą nam także dzisiaj. Jest z nami przewodniczący kapituły Nagrody Polskiej Rady Biznesu, prezes Wojciech Kostrzewa. Dobry wieczór Państwu. To już 8. edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu. W tym roku na ręce kapituły wpłynęła rekordowa liczba nominacji. Myślę, że będę wyrazicielem opinii wszystkich członków kapituły, gdy powiem, że analiza tych zgłoszeń oraz selekcja finalistów to był zaszczyt i ogromna przyjemność. Muszę przyznać, że zawsze zastanawiam się, czy są jakieś wspólne cechy tych śmiałków, tych szaleńców, którzy nierzadko porywają się na rzeczy niemożliwe. Co sprawia, że im się udaje i mało tego, porywają również innych i zarażają ich swoim entuzjazmem. Nasi tegoroczni finaliści to obywatelki i obywatele świata, Polacy i Europejczycy, absolutnie równorzędni partnerzy światowych firm i organizacji. Zmieniają świat na lepsze, bo są ciekawi, są otwarci, nie mają kompleksów. To wszystko prawda, ale przede wszystkim dlatego, że współpracują. Chyba wszyscy poczuliśmy wagę słów pani Wandy Traczyk-Stawskiej. Witam panią serdecznie. Na końcu prezentowanego przed chwilą filmu. Bo lepszy świat, proszę państwa, to współdziałanie. I tu w Polsce, i w Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, mam ogromną przyjemność przedstawić trzech finalistów w kategorii Wizja i Innowacje. Nagroda ta jest pod patronatem Zarządu Polskiej Rady Biznesu.
Erasmus to kultowy program unijny, który umożliwia studentom studiowanie za granicą, naukę za granicą. W Polsce z tej możliwości skorzystało do tej pory 160 tysięcy młodych ludzi. W tym nasz pierwszy nominowany w kategorii Wizja i Innowacje. Co więcej, ideę Erasmusa kontynuuje w swojej firmie 100 zatrudnionych osób, 26 narodowości, 28 języków. To jest nasz człowiek w kosmosie, prekursor w technologii New Space, współzałożyciel i prezes zarządu firmy ICEYE, Rafał Modrzewski. Satelita jest w stanie obserwować każde miejsce na Ziemi. Pytanie jest tylko, czy informacje, które my jesteśmy w stanie dostarczać, są użyteczne dla konkretnej osoby, firmy czy kraju tak naprawdę. Cała przygoda zaczęła się od wyjazdu na Erasmusa, a ja wyjechałem na Uniwersytet Aalto w Helsinkach. Pierwszy mały fiński satelita Aalto One był budowany przeze mnie, jak i grupę studentów, która brała w tym momencie udział w tym projekcie. Następnie, dwa lata później, otwieramy ICEYE, tylko zamiast satelitów optycznych staramy się budować satelity radarowe. Porównywalny satelita wcześniej kosztował setki milionów dolarów i był wielkości autobusu. Nasz kosztuje kilka milionów dolarów, waży około 80 kg i jest wielkości takiej małej lodówki. My wystrzeliwujemy je w kosmos i potem wykonujemy nimi zdjęcia. Pozwalają nam bardzo precyzyjnie monitorować zachowanie ruchu samochodowego w mieście, czy to jest zachowanie statków, czy zachowanie gór lodowych, czy rozprzestrzenianie się pożarów lasów, co automatycznie oznacza, że my tak naprawdę szukamy klientów na rynku globalnym. Zawsze chciałem być albo astronautą, albo astronomem. Sprzedałem swojego pierwszego Game Boya i kupiłem teleskop. Kilka książek, które jakby to zainteresowanie kosmosem wzmacniały. I radioelektronika, i kosmos, i radary. Tak naprawdę cała ta wiedza i historia zbiegła się w jedno. I kolejny nominowany w tej kategorii to najlepszy przykład, dowód na to, jak ważna w życiu każdego z nas jest dobra szkoła i nauczyciele. Jak sam twierdzi, proszę sobie wyobrazić tę scenę. Zwykła szkoła, zwykła ławka, pierwsza lekcja fizyki. I ona tej lekcji myśli sobie, tak, wiem, tak to opisuje po latach, zwiążę swoją przyszłość z zaawansowanymi technologiami budowlanymi. Już po pierwszej lekcji. Tak, tak. A po tej lekcji przyszła inspiracja i wsparcie, co mnie zupełnie nie dziwi, od żony, a dopiero później od Unii Europejskiej. I tak zostało mu do dziś. Kolejność i ważność wsparcia również pozostała bez zmian. Oto polski entuzjasta fotowoltaiki, współzałożyciel i prezes zarządu ML System, Dawid Cycoń. Zdania są podzielone. Kto pierwszy wpadł na pomysł założenia firmy? Żona twierdzi, że to był piąty rok studiów, wymyśliła żaluzje fotowoltaiczne, ja jej pomagałem pisać projekt. Ja twierdzę, że to już podstawówka, lekcja fizyki. Dowiedziałem się, że są takie materiały, które ze słońca za darmo produkują energię. Początek działalności firmy był bardzo trudny. Na konferencjach naukowych wszyscy udowadniali, jak ta technologia w naszych warunkach klimatycznych jest nieopłacalna i stosowanie bezsensowne. Natomiast my w ten potencjał wierzyliśmy. Darmowa energia ze słońca, generowana przez urządzenia, które w żaden sposób nie psują architektury i otoczenia. To jest nasza idea. Początek firmy to 2007 rok, garaż. Dziś to 149 pracowników, w tym 25 pracowników działu rozwoju R&D. 17 zgłoszeń patentowych, 8 przyznanych, 9 czeka na rozpatrzenie, wszystkie mają klasyfikację A. Przyszłość firmy to kropki kwantowe. Szyba, która jest elementem zupełnie przeźroczystym, przepuszcza światło widzialne, natomiast szkodliwe UV i podczerwień zamieniamy na prąd. Już dzisiaj nie wyobrażam sobie funkcjonować w innym środowisku. Stworzyliśmy pewnego rodzaju ekosystem, otoczyliśmy się naukowcami, specjalistami od produkcji, specjalistami od wdrożeń i to nam chyba wychodzi. A w jakim świecie żyje trzeci z naszych nominowanych, niech świadczy jego 600 otwartych konwersacji na WhatsAppie. Można go łapać w Paryżu, Brukseli, Londynie, Genewie, Zurychu czy Lizbonie, ale najłatwiej będzie w sieci. No, dziś na szczęście jest na spotkaniu z nami, od zawsze związany z internetem i branżą informatyczną, guru branży IT, czyli prezes firmy NetGuru, Wiktor Schmidt.
Nie potrafię sobie przypomnieć tego czasu, kiedy nie byłem zainteresowany technologiami. Kończyłem politechnikę, mój wspólnik kończył filozofię, ale obu nas zawsze fascynował internet i to było coś, co nas zawsze łączyło i zawsze nam się wydawało, że to jest przyszłość. Jak zaczynaliśmy 11 lat temu, to jeszcze nie było takie oczywiste. Kuba pisał bloga, ja czytałem tego bloga, któregoś dnia do niego napisałem, zaczęliśmy rozmawiać. Także to była historia mocno internetowa. NetGuru to firma, która tworzy oprogramowanie z wielu różnych obszarów, od aplikacji do wypożyczania rowerów w Nowym Jorku, przez platformę mediową w Libanie, aż po interfejs do autonomicznego robota w Izraelu. Zasięg działania NetGuru to właściwie cały świat. Nasi ludzie pracują z 7 biur, część pracuje zdalnie, z klientami z ponad 30 krajów na 6 kontynentach, którzy chcą robić coś innowacyjnego, którzy chcą zmieniać świat przez software. Zakładaliśmy tę firmę 10 lat temu, ale w tym momencie wydaje mi się, że jesteśmy dopiero na początku naszej drogi. Dzisiaj mamy 600 osób na pokładzie, rośniemy prawie 100% rok do roku. To, co my chcemy robić, to jest mieć pewność, że te projekty, nad którymi my pracujemy, zmieniają świat na lepsze. Naszym celem jest to, żeby w ciągu najbliższych 10 lat nasze projekty miały pozytywny wpływ na miliard ludzi na Ziemi. Te trzy opowieści o nominowanych to jest też opowieść o tym, jak wspaniale zmieniła się Polska. A o rozstrzygnięciach w tej kategorii opowie wiceprezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu, pani Małgorzata Adamkiewicz. Na scenie towarzyszyć jej będą też członkowie Zarządu PRB, Jacek Olechowski, Maria Nowerko i Paweł Rymarz. Zapraszamy panowie. Szanowni Państwo, poznaliśmy dziś trzy osoby z wizją i pasją. Każdy z tych osób zmienia swoją branżę i rozwija innowacje w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Wizje i innowacje rodzą się z odwagi i wyobraźni, z dostrzegania możliwości rozwoju w nieoczywistych rozwiązaniach. Bycie innowacyjnym to ogromne wyzwanie. Dlatego w tym roku Kapituła zdecydowała się przyznać trzy równorzędne wyróżnienia. Serdecznie Państwu gratuluję i zapraszam na scenę wszystkich finalistów tej kategorii. Brawo! To zapraszamy. Wiktor Schmidt, Dawid Cycoń. Zapraszamy. I w imieniu Rafała Modrzewskiego nagrodę odbierze współwłaściciel ISI Adam Niewiński. Wiktor Schmidt, Dawid Cycoń i Adam Niewiński. Oto pierwsze nagrody tego wieczoru. Wyróżnienia dla wszystkich nominowanych w tej kategorii. Wizja i innowacje. Nie był to łatwy wybór wskazać jednego, więc absolutnie zrozumiała decyzja Kapituły. Bardzo serdecznie gratulujemy. Przyjrzyjmy się wam jeszcze raz. Wizja i innowacje, wyróżnienia dla trzech wspaniałych wizjonerów i innowatorów. Dziękujemy bardzo. Pierwsze gratulacje, pierwsi nagrodzeni. Bardzo dziękujemy. Pani prezes dziękujemy, panom dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Wizja i innowacje to była pierwsza kategoria. Wierzymy, że z Państwa wizją i innowacjami będziemy się spotykać na co dzień w naszym życiu. Poznaliśmy już w takim razie werdykt Kapituły, jeśli chodzi o tę pierwszą kategorię, a tak naprawdę, kiedy jest wizja, za nią idą innowacje, to prędzej czy później, mamy nadzieję, przyjdzie sukces. I to nasza kolejna kategoria. No teoretycznie obraz wart tysiąca słów, ale te historie najlepiej opowiadają liczbę. 167 firmowych sklepów w Polsce, filie w Czechach, na Łotwie, Litwie, Rumunii, a nawet w Tajlandii. Eksport do 34 krajów. 600 milionów przychodu, prawie 100 milionów zysku.
A sukces lubi takie wielkie liczby w biznesie. Biznesowo wygrał też legendarny turniej Czterech Skoczni, stając się pierwszym polskim głównym sponsorem tego konkursu. Pierwszy nominowany w kategorii sukces twórca i prezes najsilniejszej polskiej marki sportowej 4F, Igor Klaja. Miałem to szczęście, że jako 7-letni, dość mocno otyły chłopczyk, tato zapisał mnie na tenisa i wszystko się zmieniło, dlatego że pracowałem nad tym bardzo intensywnie. W zasadzie każdy dzień zaczynam od treningu. Długi dzień, bardzo długi, każdy kolejny jest dłuższy. Później są spotkania, kończę treningiem, więc 7 dni w tygodniu wygląda bardzo podobnie. Jesteśmy w tym momencie największym podmiotem produkującym artykuły sportowe w Europie. 15 milionów sztuk towaru rocznie, ponad 300 osób zatrudnionych, 250 sklepów własnych, kilka tysięcy sklepów współpracujących. Kawałek dużego biznesu. Sport i biznes jest bardzo podobny. Można popełnić błąd. Najważniejsze jest to, żeby z tych błędów wyciągać wnioski i nie popełnić tych samych okoliczności. Tych momentów bardzo ważnych było mnóstwo. Rozpoczęcie współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim, współpraca z Adamem Małyszem. 2016 Igrzyska Rio, polska marka ubiera inne reprezentacje olimpijskie. Ostatni ambitny projekt to Igrzyska w Tokio i marka jest dumnym sponsorem 8 reprezentacji. Między innymi ubieramy też Grecję, no i Grecja otwiera Igrzyska. Oni wychodzą jako pierwsi, no mają ten przywilej jako kraj, w którym Igrzyska powstały. Gdyby sport nie pojawił się w moim życiu, na pewno nie byłbym w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj. Biznesowy życiorys naszego drugiego nominowanego to w zasadzie historia polskiej transformacji w pigułce. Pierwsze pieniądze zarobił z bratem na początku lat 90. sprowadzając samochody do Polski. No ale historia była taka, żeby je sprowadzić potrzebowali naczep. No to kupili, ale były za krótkie i nie spełniały norm unijnych. No to pomyśleli, sami to wszystko zrobimy. I tak się zaczął ten biznes. Taki był początek, a co jest teraz? To jest największa taka firma w Polsce. Największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Gigant światowy w tym segmencie. Drugi nominowany w kategorii sukces to prezes firmy Wielton S.A. Paweł Szataniak. W szkole podstawowej byłem najlepszym uczniem, zawsze miałem piątki. Przyszedł koniec roku, rozdanie świadectw i oczywiście wręczenie nagrod. Książka, odwracam ją, sprzeczam. I to gdzieś człowieka tknęło, dało impuls do tego, by zająć się biznesem. Wszystko zaczęło się od importu naczep, później grupa spożywcza Pamapol. I przyszedł rok 2006, gdzie przyjęliśmy wraz z bratem pakiet większościowy w Wieltonie. Od tego momentu obrót firmy z 250 milionów wzrósł do ponad 2 miliardów. To globalna firma, numer 3 w Europie, numer 10 na świecie. Mamy fabryki w Anglii, we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w Rosji. Jakbyśmy ustawili wszystkie wyprodukowane naczepy, to okrążyłyby cały świat. Dla mnie zawsze bardzo ważni są ludzie. To 3000 wspaniałych pracowników, super zarząd. Dziś w Wieltonie pracuje blisko 10% społeczności Wielunia. Najbardziej dumny jestem z trójki zdrowych, zdolnych, dobrze wykształconych dzieci oraz ze wspaniałej, wspierającej żony. To prawdziwa siła. To czas na ostatnią nominację w kategorii sukces. Ta historia zaczyna się jeszcze w latach 80. na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Nasz bohater był cenionym nauczycielem akademickim. Zajmował się sądownictwem i zaletami i wadami ustroju prezydenckiego. Przychodzi czas transformacji. Wraz z przyjaciółmi z Politechniki Wrocławskiej zakłada pierwszą firmę sprzedającą komputery, z której potem narodzi się 5 spółek, w tym Selena. W skład grupy wchodzi obecnie 30 spółek, a jej produkty są dostępne w ponad 70 krajach świata. Prawnik, filozof, filantrop. Prezes zarządu Selena FMSA Krzysztof Domarecki. Thank you.
Jak w życiu każdego człowieka, miasto jego dzieciństwa jest miastem, które zostaje na zawsze. Dom rodzinny, katedra świdnicka, która mnie nauczyła myślenia i to myślenia czterowymiarowego. Szkoła i koledzy, z niektórymi mam kontakt do dziś. To przejście z pracy na uczelni do biznesu było podobne jak kilku tysięcy polskich asystentów i doktorów. Kiedy kończył się komunizm, zarabialiśmy 20 parę dolarów na miesiąc. Pokój w hotelu asystenckim, ale bez łazienki. Materiały budowlane były w Polsce coraz bardziej potrzebne. No i tak się zaczęło. Zmiany, jakie wprowadzamy do budownictwa, stoją u podstaw tego, że Selena tak szybko zbudowała swoją pozycję na rynkach międzynarodowych. Od początku postawiliśmy na własną markę. Następnie postawiliśmy na produkty nowoczesne. Trzecim elementem była własna produkcja, a czwartym była ekspansja międzynarodowa. W centrali Seleny ponad 90% osób ma wyższe wykształcenie. Mówimy kilkunastoma językami. Takich przykładów zastosowania wiedzy w biznesie jest w Polsce więcej. Lubię przychodzić do świdnickiej katedry. Dostrzegam połączenie ultranowoczesnej wtedy technologii, a jednocześnie głębokiej kultury zrodzonej z zachwytu nad dziełem stworzenia. Połączenie tego być może jest receptą dla nas na XXI wiek. Bardzo mi się podobała w tym materiale pochwała roli asystentów na uczelniach, bo pewien podziwiany przeze mnie profesor medycyny tłumaczył mi ostatnio, co kto musi wiedzieć. Asystent? Wszystko. Docent? To, co jest w książkach. Doktor? Gdzie są książki? Profesor? Gdzie jest asystent? Doceniajmy asystentów. Zwycięzcę w tej kategorii. Kategorii imienia doktora Jana Kulczyka głosi pani Dominika Kulczyk, a na scenę zapraszamy też prezesa Polskiej Rady Biznesu, Jacka Szwajcarskiego. Zapraszamy. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność ze wzruszeniem wręczyć po raz kolejny nagrodę imienia mojego taty Jana Kulczyka. To jest nagroda w kategorii sukces. Jestem wzruszona tym i wiem, że on był wzruszony, że osiągnęliśmy tak piękny sukces. Wszyscy razem. Zawsze był dumny z sukcesu Polski, zawsze Polsce bardzo kibicował, a najbardziej szczęśliwy był wtedy, kiedy widział ten wspólny wysiłek, wspólną wiarę i wspólną walkę o wolność. I proszę Państwa, serdecznie Was proszę, wznieśmy gromkie brawa dla nas wszystkich, za nas wszystkich, na czele z panem prezydentem Lechem Wałęsą, za te 30 lat transformacji. Ci wielcy, których już wśród nas nie ma, zostają wartościami, które pielęgnujemy przez pokolenia. Wartościami, do których nas zainspirowali i które my potem dzielimy ze światem. Są to prawda, uczciwość, odwaga, wytrwałość. Właśnie odwaga i brak kompleksów. Sukces osiągany dla siebie, dla Polski, dla świata. Taki był właśnie tato. Szanował za te cechy sportowców, wspierając polskie zwycięstwa na świecie. Szanował zwycięzcę dzisiejszego konkursu i świetnie się czuł w ubraniach jego marki, oklaskując zwycięstwa polskich sportowców w Soczi. Dzisiejszy laureat ma właśnie te wszystkie piękne cechy sportowców. Cechy, które spowodowały, że polscy i nie tylko polscy sportowcy dumnie kroczą na olimpiadach świata w ubraniach właśnie jego firmy, która myśli globalnie i działa globalnie. Jaki imiennik nagrody. Proszę Państwa, tegoroczną nagrodę Polskiej Rady Biznesu imienia Jana Kulczyka otrzymuje Igor Klaja, twórca marki 4F. Hej, jakie masz buty fajne. Gratulacje. Igor Klaja. Jako student dorabiał sobie w sklepie sportowym, a teraz jest szefem i twórcą największej takiej firmy w naszej części Europy. Niezwykła droga. Drogo kapituło, szanowni Państwo, jestem zaskoczony, nieprzygotowany, ale pamiętam na szczęście słowa Winstona Churchilla, który powiedział, że dobry mówca powinien nie tylko wyczerpać temat, ale nie wyczerpać też słuchaczy, więc to mogę
zdecydowanie obiecać. Wydaje mi się, że większość osób, które odbiera nagrody, gratuluje, dziękuję rodzinie, przyjaciołom, bliskim. A ja powiem trochę przekornie, ta nagroda mi się nie należy. To nie jest nagroda dla mnie. To jest nagroda dla zespołu 4F, dla ludzi pracujących w spółce OTCF. To tak naprawdę oni tworzą to, co Państwo widzą, to, co osiągamy, to, co robimy. Sport i biznes ma bardzo dużo wspólnego. Jak Państwo zobaczyliście na filmie, sport nie jest mi obcy, bo i w sporcie, i w biznesie potrzebny jest lider, ale tak naprawdę lider jest tylko po to, żeby te zdolne osoby potrafić zmotywować, żeby one wiedziały, jaka jest ich rola, żeby one osiągnęły sukces. Ten sukces, ta statuetka, to jest sukces zespołu, a mnie przypada jedynie to prawo, że mogę dzisiaj ją odebrać. Dedykuję tę statuetkę mojemu zespołowi i tak naprawdę miarą tego sukcesu jest to, że faktycznie marka 4F gra w pierwszej lidze. Jesteśmy obecni, sponsorujemy duże imprezy i bardzo dużo jest przed nami. Pamiętam też słowa, które są w moim sercu Walta Disneya, że jak potrafisz sobie coś wyobrazić, to możesz to osiągnąć. Wyobraźnia zespołu 4F, wyobraźnia moja sięga bardzo daleko. Serdecznie dziękuję. Brawo, Igor Klaja. Wielkie gratulacje. Dziękujemy bardzo. To jeszcze jeden cytat z Churchilla w takim razie, bo to mi się bardzo podobało i to była idealna długość przemówienia. Churchill mówi, że jak kobieta za długo mówi, to dlatego, że nie chce nic powiedzieć. Jak mężczyzna za długo mówi, to dlatego, że nie chce nic zrobić. A Igor Klaja robi. Brawa wielkie, naprawdę. To ja coś teraz powiem. Czas na kolejną kategorię. Nagrodę dla tych, którzy całą swoją energię i zaangażowanie poświęcają działalności społecznej. No wydawać by się mogło, że to są takie czasy, gdy nikt nie jest anonimowy. To jest niemożliwe, żebyśmy zniknęli. W każdej sekundzie, w każdym miejscu, gdzieś zostawiamy jakiś ślad. Ślad zostawia nasz telefon. My jesteśmy widziani przez kamery zakładowe na ulicy, wszędzie. A jednak co roku 1500 rodzin w Polsce szuka swoich bliskich, którzy zniknęli i nic o nich nie wiadomo. Te poszukiwania często trwają latami. Życie w zawieszeniu to nie tylko obciążenie psychiczne, ale też bardzo dużo problemów prawnych i finansowych. 12 tysięcy szczęśliwych powrotów do domu. To w największym skrócie dorobek nominowanej w kategorii działalność społeczna Fundacja Itaka Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych i jej prezeski Alicji Tomaszewskiej. Założyciele Itaki Bożena Dudko, Anna Jurkiewicz, Wojciech Tochman, nieżyjąca już Lidka Ostałowska i ja spotkaliśmy się przy produkcji programu Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. ...80% osób odnajduje się w ciągu dwóch najbliższych tygodni od zaginięcia. Problem jest z 5% tych długotrwale zaginionych. Rodziny osób zaginionych nigdy nie przestają szukać swoich zaginionych. One mają ciągle nadzieję, że zaginiony wróci do domu. Każdy dzwonek do drzwi, każdy telefon to może być on. Naszym głównym celem to jest jak najszybciej odnaleźć zaginionego, ale nie tylko to. Fundacja Itaka, słucham? Dyżurujemy 7 dni w tygodniu. Czy to pierwszy raz, kiedy zaginęła córka? Można uzyskać pomoc prawnika, psychologa, pracownika socjalnego. To dla ciebie, kochanie. Przez 26 lat byłam policjantką. Zajmowałam się poszukiwaniem osób ukrywających się przed organami ścigania i osobami zaginionymi.
Staramy się pomóc przede wszystkim rodzinom osób zaginionych. Na każdej odwiedzanej stronie internetowej zazwyczaj są zapisane zgody i regulaminy. My tego nie czytamy, ale akceptujemy. Na szczęście jest ktoś, kto robi to za nas, broni i naszych praw, i naszej wolności w sieci. Oto nasi ludzie po dobrej stronie mocy, którzy między innymi czuwają nad tym, żeby nasze dane nie wpadły w niepowołane ręce. Czyli kolejna nominowana w kategorii działalność społeczna. Prezeska Fundacji Panoptykon Katarzyna Szymielewicz. Dziesięć lat temu ludzie w imię poszukiwania wygody oddawali coraz więcej wolności na różnych frontach. Kamery na każdym kroku, masowa inwigilacja w sieci, darmowe usługi, z których bezrefleksyjnie korzystaliśmy. W tej grze biorą udział setki podmiotów, z których każdy ma dostęp do twoich danych. Budujemy sobie bardzo niebezpieczny, orwellowski świat. Dla nas Panoptykon to był akt sprzeciwu. To niezależna organizacja, która każdej władzy i państwu i korporacjom patrzy na ręce. To, co robimy, trochę jest jak walka ze zmianami klimatu. Dane, które produkujemy, są jak dwutlenek węgla. W skali jednego człowieka niewiele znaczą, ale w skali makro naprawdę zmieniają nasze życie na gorsze. Miałam to szczęście, że spotkałam ludzi, którzy też to rozumieli i chcieli działać razem. Protesty związane z ACTA to było tornado, które przetoczyło się przez internet, przez media, przez ulice. I w środku tego my, mała, kilkuosobowa, bardzo młoda organizacja. Walka o RODO, o nowe prawo chroniące prywatność w Unii Europejskiej, to była nasza najdłuższa kampania, ale było warto. I też nie mieliśmy wyjścia. Komunikat, że takie żądanie jest niezgodne z prawem. Ty gadałeś. Potrzebujemy prawa, które nie zatrzyma się na granicy Unii Europejskiej, ale sięgnie do Doliny Krzemowej. 10 lat temu zasialiśmy ziarno, teraz widzimy, że to już kiełkuje, ale oczywiście przed tym drzewem są jeszcze lata wzrostu. Wszyscy, którzy dzisiaj tutaj jesteśmy, możemy się zgodzić w jednym. Wolność nie jest dana raz na zawsze i należy o nią dbać. O naszych losach nie powinni decydować przypadkowi ludzie. Dlatego trzeba docenić organizację, która od 13 lat dostarcza nam, obywatelom, informacji o osobach pełniących wybieralne funkcje publiczne. Oto twórczyni serwisu Ma Prawo Wiedzieć, harcerka z misją, która pociągiem zjechała całą Polskę, żeby obudzić w nas myślenie o sile demokracji. Trzecia nominacja w kategorii działalność społeczna to Stowarzyszenie 61 i Róża Rzeplińska. Edukacja obywatelska w Polsce kończy się w zasadzie w klasie maturalnej. I jako dorośli w ogóle na ten temat nie rozmawiamy. Stowarzyszenie 61 tworzy grupa socjolożek głównie. Prowadzimy bazy danych na temat tego, kim są politycy i w jaki sposób sprawują swój mandat. Po drugie, piszemy na ten temat teksty i robimy proste infografiki. A po trzecie, rozmawiamy z obywatelami, spotykamy się w całej Polsce na warsztaty. Powiem państwu trzy zdania na temat tego, jakie wybory się zbliżają i spróbujemy z wami, ale też z innymi ludźmi w całej Polsce ustalić, czym tak naprawdę posłowie się zajmują i w jaki sposób podejmują decyzje. Pamiętajmy o tym, że ci, których wybieramy, to są po prostu nasi pracownicy, którzy reprezentują nasze interesy. W trakcie już tej 4- czy 5-letniej kadencji co miesiąc próbujemy zadawać pytanie. Puk, puk, to ja obywatelka, jak tam? Dzisiaj chciałam was zachęcić, byście spróbowali zagrać w grę, której celem będzie wynegocjowanie dyrektywy klimatycznej. Rozleniwiony obywatel zajęty w zasadzie tylko konsumpcją z punktu widzenia polityka jest najwygodniejszy. To my musimy popracować nad tym, żeby nam się chciało zadawać pytania, o co nam tak naprawdę chodzi. Najpierw się spróbujcie zapoznać z tym, kim jesteście. Jakie ma poglądy wasza frakcja? Na pierwszym miejscu Zrzeszenie na rzecz liberalnej demokracji. To, co my robimy, wymaga bardzo dużej determinacji, żeby przekonywać obywateli do tego, że to ma sens dla nich. A laureatkę nagrody imienia Andrzeja Czerneckiego w kategorii działalność społeczna ogłosi Igor Czernecki. Pana Wojciecha Kostrzewę, prezesa, prosimy o wsparcie. Zapraszamy panów. Dobry wieczór. Słyszałem, że Leszek Jerzyżewski jest na sali, wysoko poprzeczkę postawił, ale no, na poważnie
Dziękuję, bo dziękuję w ogóle bardzo PRB za tą nagrodę i dziękuję za zwrócenie uwagi, że to jest Andrzeja Czerneckiego, bo tam w filmiku była Romana Czerneckiego, ale teraz do rzeczy. Działalność kandydatek jest bardzo imponująca i bardzo ważna. To znamienne, że wszystkie kandydatki są kobietami. Odnoszę wrażenie, że w trzecim sektorze w Polsce kobiety odgrywają bardzo ważną rolę. Krąży taka opinia, że to może dlatego, że w trzecim sektorze jest łatwiej, nie ma takiej rywalizacji, nie ma weryfikacji rynkowej. To nieprawda. W dodatku dobrze pojęta działalność społeczna wymaga bardzo specyficznej mieszanki cech. Z jednej strony determinacja, odwaga, wytrwałość. Z drugiej strony cierpliwość, skromność, umiejętność słuchania i też taka mądrość potrzebna do tego, aby zrozumieć, czym jest dobro społeczne. Kandydatki te cechy posiadają i mam wrażenie, że możemy się bardzo dużo od nich nauczyć, szczególnie my mężczyźni. Kapitule nie było łatwo dokonać wyboru i jako członek kapituły mogę powiedzieć, że chyba zaważyła tutaj chwila, w której znajdujemy się w Polsce i w Europie. Szanowni Państwo, Różę Rzeplińską faktycznie można spotkać, skoro świt, na dworcach z plecakiem. Tylko w odróżnieniu od tego, co widzieliśmy na filmie, ona łapie te pociągi, jedzie w Polskę, spotyka się z ludźmi, słucha ich, prowadzi z nimi warsztaty. Wszystko po to, aby wybór, którego dokonujemy, był poprzedzony namysłem, a ten namysł ugruntowany w faktach. Dlatego z ogromną radością mogę ogłosić, że laureatką tegorocznej Nagrody Andrzeja Czerneckiego zostaje Róża Rzeplińska ze Stowarzyszenia 61. Gratuluję. Gratulacje. Kocham panią. Brawo. 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 Róża Rzeplińska. Dziękuję. Przygotowałam się trochę. Szanowni Państwo, do wyborów nie idą przede wszystkim młodzi dorośli. Ci, którzy, od których byśmy oczekiwali tego, żeby chcieli wziąć odpowiedzialność za podejmowanie decyzji, za dokonywanie wyborów właśnie. A to oni tego nie robią. Wyzwanie, które przed nami, przed Państwem stoi, to jest edukacja obywatelska dorosłych, dotycząca odpowiedzialności za nasze państwo, rozumienia naszej wspólnoty, ale też umiejętności zadawania pytań samodzielnie i kontroli władzy. Bardzo dziękuję Polskiej Radzie Biznesu, że przez ten ostatni rok mogłam i mój zespół mógł dzięki Wam również pracować w całej Polsce. Długa droga daleka jest przed nami, przed tym, żebyśmy jak najwięcej ludzi zachęcali do tego, żeby pytania zadawali. Rozumiem tę dzisiejszą nagrodę jako zaproszenie do dalszej współpracy. W zespole Mam Prawo Wiedzieć, ta nagroda jest dla Was. Ale proszę Róża... ją zabrać. Przyda się. Ale statuetkę Róża. Statuetkę. Róża Rzeplińska. Aż dwukrotnie się upewniała. Złota, ale skromna, prawda? To nie jest koniec nagród tego wieczoru, bo jak co roku przyznana zostanie też wyjątkowa nagroda imienia Jana Wejherta. Niezwykłe wyróżnienie za całokształt działalności, za szczególne osiągnięcia, za wielki wpływ, który ta osoba wywierała i na naszą gospodarkę, i w ogóle na nas. To jest nagroda za wspaniałe, piękne życie. W tym roku mogła trafić tylko w jedne ręce. Czas na nagrodę specjalną. A laureata tej ważnej i cennej nagrody ogłosi Aldona Wejhert, której towarzyszyć będzie prezes Wojciech Pawłowski.
Szanowni Państwo, laureat tegorocznej nagrody specjalnej jest jednym z największych na świecie specjalistów od serc. Nie jest lekarzem, ale można powiedzieć, że uzdrowił ich tysiące, a jeszcze więcej otworzył. Otworzył serca Polaków na radość pomagania. Pokazał, jak wielkie i wspaniałe rzeczy możemy razem zrobić. W ciągu 27 lat zebrał i przekazał na ratowanie ludzkiego życia, w tym głównie dzieci, ponad 1 000 000 000 zł. Na początku tego roku przez chwilę chciał odejść, ale uginając się pod ciężarem tej wielkiej tragedii, którą wszyscy również przeżyliśmy. Ale szczęśliwie wrócił i dziś mamy możliwość okazać mu wdzięczność i nasze wsparcie. Jestem dumna, szczęśliwa i wzruszona, że tegoroczna nagroda specjalna imienia Jana Wejherta trafia w ręce największego dyrygenta polskich serc, twórcy i prezesa Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka. Byłem zawsze człowiekiem twórczym. Nigdy nie chciałem stać w miejscu. Równie dobrze, gdybym tego nie robił, to bym robił coś innego. Zawsze jest jakiś przypadek, który tak moje życie układa. Ja się na tym pochylam. Jestem jakby tutaj pokorny. I dzieci takie miały pytanie, Jurek. Na czym budujesz relacje? Ja? Tylko na argumentach. Wielkie brawa! 27 lat temu Polska szeleściła Ortalionem. My to mamy na filmach. To jest niesamowite, jak my Polacy możemy nadrobić to, co przez wiele lat komuny, czyli PRL-u, było czymś bezsensownym. Taką podstawą odnowy także w Polsce jest społeczeństwo obywatelskie. I to samo jest z fundacją, to samo jest z takimi działaniami wolontariackimi. Fundacja jest dla mnie ogromną treścią mojego życia. Odmłodziła mnie zdecydowanie. To jest spełnienie także dużych osobistych marzeń. Dzisiaj nagle gramy na całym świecie, także sukces absolutny. To jest dopiero solidarność. Ten los pokierował mną w ten sposób, że jestem tutaj, a nie gdzie indziej. W związku z tym ja zawsze jestem pokorny dla losu. Takim moim, można powiedzieć, mottem to jest zaufanie. Drugą taką dla mnie ważną cechą, być sobą prawdziwym. No i na końcu, jeżeli się na nich wychowałeś i one nie wadziły nikomu, być wiernym zasadom. 3, 2, 1, 0, start! Bądźmy razem, twórzmy rodzinę, która się nazywa Polska, która się składa z nas wszystkich, ale szanujmy siebie nawzajem. Jedyny taki dyrygent. Jurek Owsiak. Jurek, gratulujemy. Kłaniam się Państwu bardzo mocno. Kłaniam się Państwu i dziękuję za tak niesamowitą reakcję, zwłaszcza dzisiaj w poniedziałek. Jak śpiewa Nocny Kochanek, na ten poniedziałek można zaradzić na chwilę, ale my zaradźmy, zróbmy coś, żeby ten poniedziałek się już nie powtórzył. Szanowni Państwo, dzisiaj miałem zwykle przygotowaną mowę ogromną, ale w skrócie mówiąc, 28 lat temu, kiedy rozpoczynaliśmy całe to przedsięwzięcie, była to zabawa, był to happening, to nie była odwaga, to po prostu było chęć zrobienia czegoś wtedy w Polsce powstającej, o której dzisiaj mieliśmy chociaż przez chwilę możliwość porozmawiania. Jeżeli ktoś mówi kraj w ruinie, to on był istotnie 30 lat temu. 30 lat temu ten kraj był w ruinie. Jeżeli ktoś mówi, że 3 lata temu ten kraj był w ruinie, to jest to nieprawda, jest to kłamstwo, czego dowodem są nagrodzeni. Nie miałem pojęcia, że 4F jest polską firmą. Kłaniam się i w ogóle szacun. W ogóle nie wiedziałem, może w jakimś innym świecie żyję. Inaczej się ubieram, ale po prostu nie wiedziałem. Jak na Times Square zobaczyłem firmę Inglot, a wtedy już wiedziałem, bo poprzez żonę wiedziałem, o co w tym wszystkim biega, to mówię, słuchaj, to jest polska firma. Żona mówi, o Jezu, wielkie Michalo. No tak, polska firma. Piękna, wspaniała rzeczywistość, która się zrodziła i stworzyła w ciągu tych 30 lat. Kiedy graliśmy po raz pierwszy,
tak naprawdę mogło wszystko upaść. Minus 15 stopni, jeden telefon telewizji publicznej, chciałoby się, żeby teraz był tylko jeden telefon, do tego faks, jedno urządzenie, do tego telewizja, która dała nam niesamowitą serdeczność, 10 tysięcy listów w rękach wolontariuszy, 117 miast i 250 tysięcy serduszek. Dzisiaj 25 milionów, 1700 sztabów, w tym na całym świecie. Miliony ludzi, którzy nas wspierają i którzy są razem z nami. To jest te 30 lat nowej Polski, że gdyby nie wiem, kto nawet o tej Polsce sobie kombinował, co chce, to dla mnie jest to czas zwycięstwa nieprawdopodobnego, nas wszystkich. Zwycięstwa pięknych miast, pięknej Polski, która się codziennie tworzy. Jaki świat po wojnie może się porównywać z nami w tak szybkim rozwoju? W ciągu 30 lat, kiedy wyszliśmy z PRL-u, który możemy tylko śmiać filmami, obśmiać Barei i możemy z tego żartować, niech nam to pozostanie, stworzyliśmy nowoczesne państwo, nieprawdopodobnie piękne. I byłoby kłamstwem, gdybym powiedział, że Wielka Orkiestra to jest jakiś szlak zwycięstw, ale także szlak walki. Nam nikt nie przeszkadzał. Nie budowałem żadnej, nie chcę budować narracji, że już od przedszkola o tym myślałem. Ale chcę, żeby ludzie zapamiętali, że nie byłem tylko tam konferansjerem. Więc dbajcie o historię Polski, dbajcie o tę historię prawdziwą. Dbajcie o to, abyśmy za kilka miesięcy spotkali się z całym narodem przy urnach. Jest to coś nieprawdopodobnego, że mniej niż połowa Polaków brała udział w budowaniu tego kraju. Kraju, który chociaż przez chwilę zobaczyłem trzech młodych ludzi, którzy byli nominowani, te trzy pierwsze nagrody. Proszę Państwa, wynieście opowieść o tych nagrodach jako sentencji pod tytułem Polska. Taka jest Polska w kosmosie. Taka jest Polska, która myśli zupełnie do przodu, myśli abstrakcyjnie, myśli pięknie. Ja to będą zrozumiały moje wnuczki, będą to rozumiały. Może ja nie do samego końca, ale jestem pełen zaufania do takich właśnie działań. To jest Polska, którą mamy na wyciągnięcie ręki. Nie dajmy jej sobie od tego odciągnąć. To jest wstyd, ogromny wstyd dla wszystkich, którzy nie poszli na wybory. Wstydźcie się, że nie wzięliście odpowiedzialności za to państwo. Wstydźcie się i nie ma tłumaczenia. Nie miałem na kogo głosować. Właśnie weź udział po to, aby znowu za kilka lat stworzyć w Polsce system, za który bierzesz odpowiedzialność. Ja głosowałem, wziąłem w tym udział. Wiecie, jaka będzie odwaga? Co będzie odwagą, że za kilkanaście miesięcy, za kilka miesięcy będzie nas nie 38,4 albo 0,8%, że będzie nas 51%. Ludzi, którzy wierzą w postęp, wierzą w Polskę, wierzą w jej kolorowość, wierzą w jej niesamowitą barwność, taką cudowną opowieść. Nasze finały to jest barwa i chcemy ją utrzymać. Nie dajmy tego sobie odebrać. Chcę, żeby to było święto, żeby to było ryczące święto, żeby to było wspaniałe święto. Bądźmy dumni z naszych osiągnięć i bądźmy nawet, mówmy o tym bardzo głośno. Nie idźmy do tyłu. Bądźmy Polakami, którzy są dumni z naszego kraju. Panie Lechu, szacun też ogromny. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Jurek Owsiak. Jurek Owsiak, nie konferansjer, a wspaniały dyrygent. Zapraszamy na scenę wszystkich nagrodzonych i kapitułę Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Wszystkich wręczających. Dyrygent Polskich Serc Jurek Owsiak i dyrygent naszej wolności Lech Wałęsa. Panie prezydencie, zapraszamy. Wszystkich nominowanych, nagrodzonych, zapraszamy wszystkich panie. Wręczających nagrody. Myślę, że raz jeszcze możemy nagrodzić ich brawami. Nawiązując do tego trudnego poniedziałku, o którym mówił Jurek Owsiak, to trzeba powiedzieć o wydarzeniach ostatnich godzin. Walka była wyrównana, momentami była szansa na zwycięstwo, ale przeciwnik był za silny. Dwie godziny temu Hubert Hurkacz przegrał z Nowakiem Dżegowiczem na Roland Garros, ale jest jesień US Open i Hubert na pewno wygra. Bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy być częścią tego niezwykłego wieczoru. Wielkie brawa raz jeszcze dla wszystkich nagrodzonych. Wielkie brawa dla dwóch wielkich dyrygentów. Dziękujemy Wojtku za zaproszenie. Gala powoli dobiega końca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, ja chciałbym przy okazji
pod koniec tej gali podziękować też wszystkim osobom, dzięki którym ta gala była możliwa. Chciałbym podziękować Małgosi Adamkiewicz, Igorowi Czerneckiemu, Dominice Kulczyk. Chciałbym podziękować Wojtkowi Pawłowskiemu i Aldonie Weichert. Z nami była dzisiaj telewizja TVN, TVN24, TVN24bis. Dzięki temu wszyscy w Polsce mogą dowiedzieć się o naszym wielkim święcie. Również bardzo dziękuję Rzeczpospolitej, Interii i Radiu Z. A naszymi partnerami merytorycznymi była firma PWC i Euler Hermes. I już od jutra zabieramy się za przygotowania kolejnej gali 2020 roku. Wojciech dziękujemy. Kostrzewa, szef kapituły nagrody. Bardzo dziękujemy. Wielkie brawa. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy. To była 8. edycja Nagrody Polskiej Rady Biznesu. Dziękujemy za spotkanie. Życzymy dobrego wieczoru i mądrych wyborów. I niech żyje Polska. Do zobaczenia. Dobranoc. Brawo. Dziękujemy.